Stok Polski Koło się radza. 22 czerwca 2024 roku, godzina 4:27. Przekaz numer 1350. Duch Święty. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę tak jak chcę i pragnę, tak jaka zachodzi potrzeba, tak jakie mamy możliwości działania w was, tak jak mi na to pozwalacie, tak jak jestem w stanie. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie, żywy płomieniu, moją świętą wolę. Pragnę, aby otworzyły się na oścież ludzkie serca na moje w Was i przez Was działanie. Otwórzcie się, a ja dokonam reszty. Oto przybywam i działam w Was, ale i poprzez Was i tak bardzo pragnę działać bez limitu, bez jakichkolwiek hamulców. To Wy mnie ograniczacie, to wystawiacie granice mojemu świętemu działaniu. To Wasz duch mnie ogranicza, ale nie musi. Nie jesteście w stanie podjąć ze mną pełnej współpracy, a to dlatego, że ulegacie demonowi buntu, demonowi swawoli, szatanowi. Działam w was i poprzez was tak, jak mi na to pozwalacie. Trójca święta obdarowała każdego z was swoim najcenniejszym darem, którym jest wolna wola. Zastanów się, biedny człowiecze, jak go wykorzystujesz? To ja tobą kieruję wybór wszelkiego dobra to moja w Tobie inspiracja, to moje w Tobie działanie. To ja w Tobie się modlę, to ja Cię inspiruję do postu, do modlitwy, do umartwień. Lecz Ty nie zawsze się mi poddajesz, nie zawsze oddajesz mi swoją wolną wolę. Niestety jest jeszcze ta druga strona. To demon, szatan. To on Was kusi, wabi, inspiruje do złego. Namawia Was do zmiany systemu wartości i odwrócenia systemu znaczenia. Do życia w kłamstwie i obłudzie. To demon pociąga was do zła, do wszelkiego kłamstwa, nieczystości, to on inspiruje was do wszelkiego zła. Trójca święta tak działa, że na starcie macie równe szanse i od was, od waszego wyboru zależy, w którą stronę pójdziecie. To Maryja prosi za wami, to ona wyprasza dla was nieustanne szanse, to ona dba o was, o to, by duch wasz mógł rozwijać się, nie cofać się. To przez nią przechodzi do was każda łaska Boża. Lecz docelowo towarzaniu dawkuje wam każdą łaskę, to on nieustannie pracuje nad wami, nad waszym duchem, nad waszym pozytywnym rozwojem. To ja daję wam łaskę przemiany serca, ale jednak towarzaniu dozuje wam każdą łaskę bożą tak, aby was nie uszkodzić. Pełne moje działanie możliwe jest tylko u katolików. Inni też poddają się mojej łasce, mojemu działaniu. Ale demony wysokiego stopnia mają znaczny wpływ na nich i podjęte przez nich decyzje. To demon odciąga was od dobra, od prawdy, lecz to wy sami dokonujecie swojego wyboru, sami podejmujecie własną decyzję. Mówię do Was przez Maryję i waszego anioła stróża, to on wam dawkuje łaski Boże tak, aby ich w miarę możliwości nie zmarnować, nie zmarnować ani nano milisekundy. Dobrze uczynicie, jak nie zapomnicie w swoich modlitwach o swoich niebiańskich opiekunach, o swoich aniołach stróżach. Modlitwa do anioła stróża, litania do anioła, szturmówka do aniołów. Zbyt wiele dobra naraz nie podziała właściwie, zadziała tak, jak działa woda na gęś, spłynie bez efektu, a łąska Boże będzie zmarnowana. Każdy z Was odpowie przed sprawiedliwym sądem Bożym za każdą zmarnowaną łaskę. Każdy wasz niebiański opiekun, anioł stróż, jest cierpliwy, wyrozumiały, doskonale zna każdego z was, bo jest z wami od dnia waszego poczęcia. Demoniczny opiekun jest z wami dopiero od dnia waszych narodzin. Najpierw was obserwuje, działa, szkodzi wam na tyle, na ile może i zdoła, na tyle, na ile poddacie się jego wpływowi, jego działaniu. Dziecko przed Chrztem Świętym nie ma tak wielkiej ochrony Bożej, jak po nim. Przed chrztem świętym demony mają o wiele większe możliwości działania. Najlepszy i najbardziej skuteczny jest chrzest w rycie trydenckim. Odprawione przy nim egzorcyzmy na dobre na dość długo oddalają demony od dziecka. Niestety, szatan jest sprytny na tyle, że znacznie osłabił moc działania tego sakramentu. Masoneria kościelna zdołała wmówić biskupom i kardynałom, że te praktyki są bez znaczenia, że to pustosłowie. A tak nie jest w rzeczywistości. Ludzie w ogóle bez chrztu narażeni są na zwiększone działanie szatana. Nie modlą się, nie poszczą, nie proszą Boga ani aniołów o pomoc. A tylko tak może działać w Was trójca święta i Maryja, moja święta oblubienica. Demony pracują nad Wami, aby nie dopuścić człowieka do poznania dobra, poznania prawdy. To złe duchy obrzydzają Wam wiarę. To one robią, co tylko zdołają, aby opóźnić albo uniemożliwić wasze nawrócenie. Bez chrztu świętego szatan ma do was zwiększony dostęp, a osoby nieochrzczone żyją w pogaństwie, okultyzmie, w tym co proponuje im demon, zły duch. Demony usilnie pracują nad wami, aby wam zohydzić wszelką prawdę, wszelkie dobro, to one zmieniają wam wasz osobisty system wartości. Odwracają go, przedstawiają dobro jako skrajne zło i vice versa. Szatan robi co tylko zdoła, aby ograniczyć swoje straty, a przez swoje sługi w masonerii kościelnej robi co tylko zdoła, aby uniemożliwić misjonarzom ich misyjne działanie. Według tych ludzi obecnie nie wolno nawracać na wiarę katolicką, mówić o wierze, przekonywać, a swoje zarządzenia potwierdzają autorytetem tego, kto dziś pełni funkcję papieża. Szatan robi co tylko zdoła, aby pogłębić kryzys w Kościele Świętym, po ludzku sytuacja jest nie do przebycia, nie do pokonania. Szatan wykorzystuje wasze słabości, waszą głupotę, a zwłaszcza ignorantwo. Ja mogę wiele zdziałać, mogę wam pomóc się nawrócić, ale do tego potrzebuję tych, którzy staną się moimi pomocnikami. Od wielu już lat i dziesięcioleci woła do was trójca święta Maryja, moja święta oblubienica, wasi aniołowie, a także wielu świętych. Bardzo prosimy was o uwagę, o to, abyście oddali Bogu swoją modlitwę, posty, pokutę, ekspiacje, wynagrodzenia, a to wszystko oddawane powinno być do Bożej dyspozycji, czyli do Bożego skarbca. Już niedługo nawet licząc po ziemsku oświetle serce każdego żyjącego na ziemi człowieka. Modlitwa, post, ofiary, jełmużny, a także wszelkie pokuty wiernych Bogu osób pomogą Trójcy Świętej opamiętać, nawrócić miliony ludzi naraz oddawajcie wszystko do Bożego skarbca, do Bożej dyspozycji. Nie oznacza to, że nie możecie w ogóle prosić dla siebie i dla swoich bliskich i znajomych wasze nieliczne modlitwy. Posty i ofiary oraz jałmużny, a także ekspiacje pozwolą mi dać Wam w niedługim czasie łaskę łask, oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Ta łaska pozwoli Wam poznać prawdę o sobie, zepchnie na chwilę wszystkie demony do piekła, a każdemu człowiekowi pozwoli podjąć wiele bardzo ważnych dla swojego zbawienia decyzji, wolnych całkowicie od obecności demona. Tylko modlitwy. Posty ofiary i jełmużny ludzi dobrej woli pozwolą wam na to, aby po upływie czasu oddalenia siłą demonów, nie pozwolić na ponowne oszukanie was. Niestety, będzie wielka liczba ludzi, którzy świadomie wybiorą księcia ciemności, ojca wszelkiego kłamstwa, szatana, złego ducha. Ci sami zezwolą, aby demony ich ponownie zniewoliły, oni to będą narzędziami w ręku szatana. To ich rękoma wzniesione będą szubienice, gilotyny i inne sposoby uśmiercania ciała. Starajcie się być wierni Bogu do końca. Nie bójcie się umierać za wiarę, nawet jeżeli coś Was obciąża. To Wasze dobrowolne męczeństwo zmarze do końca to, co Was obciąża. A Wy po krótkim przygotowaniu się zostaniecie wprowadzeni w podwoje nieba. Do tego, co ma być w nowej, mojej świętej Jerze, niezbędny będzie zasiew nowych męczenników za wiarę. Nigdy przedtem i nigdy później nie będzie tylu męczenników, co w tym czasie. Na siedem dni przed oświetleniem sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości, zapadnie całkowita ciemność na obu półkulach globu. Jedynym światłem oświetlającym całą Ziemię w tym czasie będzie znak Krzyża Świętego na niebie, a szczególny blask będzie bił z miejsc, gdzie były najświętsze rany Jezusa Chrystusa. Najpóźniej w tym czasie zechciejcie się oczyścić ze swoich win i grzechów w sakramencie pokuty. Tylko tak w miarę łagodnie. Poznacie całą prawdę o sobie, widzianą moimi świętymi oczyma. Polacy mieliście wielu męczenników. To od Was pochodzi wielu ukrytych świętych i męczenników. Oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości przetrwa jedynie ten, kto się nawróci. knąbrni będą usunięci z ziemi żyjących. Niestety, wszystko zależy od tego, czy zechcecie się nawrócić. Może być unicestwionych nawet osiemdziesiąt procent polskiej populacji. To czy tak będzie, nadal od was zależy, od waszego nawrócenia się. Kocham was tak bardzo mocno, kocha was tak samo Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Boża miłość ma jednak swoje prawa Trójca Święta nie będzie znosić w nieskończoność waszych grzechów i waszych wybryków. Do głosu już dochodzi święta, Boża Sprawiedliwość. Nie pozwolę wam zbyt długo kpić, najgrywać się z Trójcy Świętej i Maryi Niepokalanej Mojej Świętej Oblubienicy. Już przed wielu wiekami wszystko zostało oddane, powierzone w ręce Maryi, Mojej Świętej Oblubienicy. Już niebawem Trójca Święta wyda jej nakaz, by zamknęła dla krnąbrnych swą litość i zmiłowanie nad tymi co chronicznie grzeszą. A stała się królową świętej Bożej sprawiedliwości, choć tego nie lubi, ale będzie musiała przewodzić chówcom aniołów w tym, co ma nadejść. Przy życiu przetrwa tylko ten, kto się opamięta i nawróci. To Maryja, moja święta oblubienica, wyda rozkaz aniołom, aby poinformowały was o Bożym planie dla was, o Bożych rozkazach. Kto nie posłucha Bożego wołania, umrze w męczarniach wielu Bożych proroków. Wiele słów Bożych do Was przekazywało. Kto ich słucha? Wielu z Was kłamie, wielu przekazuje dalej niesprawdzone informacje, nie weryfikując ich. Dlaczego nie słuchacie prawdy? Czy może dlatego, że nie podoba się Wam narzędzie, przez które jest przekazywana? Demon atakuje Was nieustannie. On się nie męczy, nie nuży, ma czas. Jego pokusy przechodzą do Was przez serce Waszej duszy, które podaje to do Waszego umysłu. Naucz się filtrować to, co słyszysz, zechciej rozpoznać mowę szatana po tym, do czego cię wiedzie. Demony uwielbiają nakłaniać was do łamania Bożego prawa dekalogu. Nigdy nie kłam, nie oszukuj, bo to jest obrzydliwe w Bożych oczach. Hamuj swoje złe myśli, nieczyste, grzeszne spojrzenia, bo one wiodą cię na bezdroża, autostradę demona wiodącą na wieczne potępienie. Słuchaj uważnie tego, co do ciebie mówię. To, co ci przekazuję, realizuj skrupulatnie wszelkie dobre natchnienia, które ci daje, to wszystko. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania i z chęcią realizowali Bożą, a nie swoją wolę. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Chcę wam pomóc, ale wy nie zawsze zgadzacie się, aby wam pomagać. Pragnę wam pomóc, lecz to wy musicie chcieć, aby wam pomóc. Zły duch przejął kontrolę nad ogłupiałą przez Niego i przez grzech ludzkością, a także nad duchowieństwem wszystkich szczebli. Ja was proszę o to, abyście modlili się, każdy kto może i zdoła niech składa swoje ofiary Bogu przez Maryję. Wasza pomoc modlitewna i pokutnicza stanie się nieoceniona. Bo będzie można uratować od wiecznego potępienia wiele, wiele istnień. Nie poddawajcie się złu, nie akceptujcie go. Pomogę wam przejść przez ten trudny czas, pokieruję wami, udzielę odpowiednich wskazówek. Do tej pory padło wiele prawdziwych słów z nieba, otrzymaliście wiele wskazówek, pytam teraz, kto je wciela w życie? Wielu czytających orędzia czeka na gromy z nieba, bardzo niewielu jest do tego co nadchodzi odpowiednio przygotowana. Już niewielu jest tych, co wierzą w słowa Boże przekazywane z nieba, a wielu jest nader sceptycznych. niewiele już można uczynić, aby uratować wieczność wielu z was teraz wszelkie decyzje do was należą, jakie więc decyzje podejmiecie pragnę abyście nigdy nie hamowali mojego w was działania, lecz wszystko czynili, aby łaska boża mogła odnieść pożądany skutek. nie hamujcie w sobie działania łaski. Bo powoduje to w was przewinienie zaniedbania działania zgodnego z powiewem łaski Bożej. Już wkrótce nastąpią zmiany, zło będzie narastać. Aż do osiągnięcia swojego apogeum, którym będzie oficjalne działanie antychrysta. To już się dzieje. Nigdy nie poddawajcie się fali zła, lecz stawiajcie mu czynny opór. Nie poddawajcie się sile pułapek złego ducha. Kocham was okochane dzieci niezmiernie i przytulam was do wnętrza mojego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie mi bezgranicznie. Zaufajcie mojemu w was działaniu. Pozwólcie mi was przetworzyć, aby Boża miłość królowała w was. Nie chcę waszego cierpienia, waszego poniżenia, lecz musicie znieść to wszystko co konieczne, niezbędne. Ja mimo wszystko Was bardzo kocham, Duch Święty.